Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym odcinkiem, otóż to razem z Martyną, która jest za kamerą. Hejka! Będziemy dzisiaj robić tour po takich najlepszych, najpopularniejszych miejscach w Wrocławiu. Podobny filmik możecie znaleźć zarówno na kanale Wersow z różnych innych miejsc, jak i Kartoni, na przykład z Krakowa. Dlatego ja stwierdziłam, że dzisiaj też Was zabiorę po Wrocławiu, bo wydaje mi się, że jestem rzetelną osobą, żeby to zrobić, bo mieszkam tak naprawdę pod Wrocławiem od urodzenia, no i chodziłam tutaj do szkoły i w ogóle wszystko, także z Martyną znamy Wrocław bardzo dobrze, także let's go. Moi drodzy, a pierwsze miejsce, do którego udamy się razem z Martyną, jest to wrocławskie zoo. Ja w ogóle uwielbiam wrocławskie zoo, uważam, że ono jest mega fajne, mega klimatyczne, zarówno żeby pojechać tam z dziećmi, jak i tak po prostu na taki spacerek. I właśnie moją taką ulubioną atrakcją w całym tym zoo to jest Afrykanarium, czyli jakby takie trochę oddzielny taki osobno budynek, w którym właśnie są różne afrykańskie wodne w większości chyba zwierzęta. Dawno tam nie byłam, więc w sumie zobaczymy, jak to tam będzie, ale... Ostatni raz byłam z Tobą. No, ja też ostatni raz byłam z Tobą. Strasznie długo nas nie było w tym zoo. No, a w ogóle najlepsze jest to, że to zoo jest naprawdę świetne, tylko dwa minusy są takie, że bilety są bardzo drogie, bo ulgowy kosztuje 50 zł, taki jednorazowy, natomiast roczny kosztuje 80 zł, więc jego się zdecydowanie bardziej opłaca kupić, bo wystarczy, że dwa razy w roku pojedziecie po prostu do zoo i już Wam się to zwróci. Także to jest mega opcja, jeżeli chcecie właśnie, mieszkacie we Wrocławiu, to lepiej zdecydowanie kupić ten bilet roczny. A drugi minus jest taki, że tam jest zawsze dużo ludzi, po prostu zawsze. No, ale lecimy. Jest też ładna pogoda, więc to może też być minus tego. Idziesz? Tak. Bilet co macie? Dobrze. Dwa razy bilet. Ulgowy. Studencki. A co to jest na ratunek? No to złotówka idzie gdzieś tam na ratunek. A, okej. Okay. A jest taki też zwykły. Albo na ratunek będziemy, dobre. Sugar mami. Tak, to jest dzień niespodzianek dla Martyny, tak naprawdę. Co robię tour Martynie po Wrocławiu. Tak wyglądają tikety. Zwiedzanie. 51 zł. No. Dużo. Głodne dzieci. Tak, kupujemy jeszcze sobie picie i jedzenie. To są mapy do kupienia. Kocham zoo. Ale mam minę. Jakie słodziaki. W każdym klipie będziesz jadła w tym filmie. Taka duża. Jak tamte ten razem się obracały. Zapomniałam, że tutaj jest tak pięknie, że jest tak różnorodnie i że naprawdę to zoo, jeśli chodzi o zoo wrocławskie, jest naprawdę na wysokim poziomie. Ja byłam w różnych wielu zoo na całym świecie, a to we Wrocławiu naprawdę nie odchodzi daleko. Co to jest? Ja. Ale ma śmieszną płetwę. Cina. Fajny. Fajny? Też nie fajny. Ale mało ludzi dzisiaj jest. Strasznie mało osób dzisiaj jest, nie? Ale jest rano, dlatego. Jest 13. No. Może dla ciebie to jest rano, ale nie wiem, ludzie wstają tak o 8 jakoś. No, ale właśnie tak gadam sobie z Martyną, że jest mało ludzi dzisiaj, także... O kurde, coś mi się idzie na nosie, co to jest? O nie! No najwięcej to jest faktycznie różnych wycieczek. Kilka przyjechała, nie jest tak, że no patrz, po prostu tak sprzęcie. No, totalnie. A teraz gdzie idziemy? Teraz jedziemy w kolejne miejsce. Jakie to jeszcze wam nie zdradzimy, ale jedziemy w stronę rynku wrocławskiego, bo tam będziemy miały do odwiedzenia chyba 3 albo 4 miejsca. Tak. Jest.
Ładnie słoneczko świeci, jest przepiękna pogoda, więc można jechać. Idealny dzień sobie wybrałyśmy. No. No i teraz przyjechaliśmy właśnie na rynek i idziemy do drugiej miejscówki, jaką jest kawiarnia, w której można drukować zdjęcia na kawie. Także chcemy to przetestować, bo ja tam nigdy nie byłam, a moja mama za każdym razem, jak przechodzimy obok tej kawiarni, właśnie mówi, że tam jest kawa, w której można sobie wydrukować zdjęcie. Także zobaczymy, jak to w ogóle wypada cenowo, jak będzie dobra ta kawka, bo opada nam energia z Martyną. Lecimy tam. Selfie kafe. Tak. Dostaliśmy taki kuponik, na którym jest mail, na którego musimy wysłać fotkę @gmail.com. Teraz wrzucamy tutaj fotki. Dobra, chcesz jakąś ładną? No. No to dawaj, pozuj. Możesz aparatem zapozować. Teraz ja. Już, dodajemy dwie foty. Ja mam taką fotę, a Martyna ma taką z aparatem. Okej, okay. Czekamy. I teraz czekamy, a kawka kosztuje tutaj 14 zł, jedno cappuccino. Ono jest dość sporo i nic się nie dopłaca za to zdjęcie, także bardzo proszę. Zobaczcie, moi drodzy, tak wygląda kawka z moim zdjęciem, a tutaj kawka z Martyny zdjęciem. Zarobiście to wygląda. Uwaga, mogę cię zepsuć? Tak. Zjem cię. Cukier potrzebujemy. Kolejna miejscowa, do której idziemy, ponieważ wypiłyśmy już kawkę i teraz czas na coś do przekąszenia. I idziemy na bardzo popularny gofry. Wydaje mi się, że w ogóle to jest sieciówka w wielu... Tak, to jest sieciówka. Tak, no właśnie w wielu miastach w Polsce. I są to gofry w bardzo sprośnych kształtach. Jeszcze ani raz tam nie byłam, a miałam kilka razy w planach właśnie tam pojechać. I ani raz tam nie byłam, ale przez to, że z Martyną już się napiłyśmy trochę tą kawą, jest tam słodko, to weźmiemy tylko jednego na spółę, tylko po to, żeby spróbować, nie? Tak, bo później idziemy na... Na dwa fajne, nie powiem, to nie opowiemy. Zrobimy test. Mamy, wzięliśmy gofra, który się nazywa Hero, z białą czekoladą i z kulkami o smaku malinowym. Co za eksplozja smaku w mojej buzi! Nigdy nie miałem czegoś takiego w ryju! Dobry? Mhm. Bardzo dobry. Tak? Mhm. Dobry, nie? Dobry. Zjemy sobie. Nie mogę z tym aparatem. Właśnie zjadłyśmy gofra i teraz idziemy w takich bardziej zabytkowych miejsc, czyli Mostek Pokutnic, inaczej Mostek Czarownic. Jest to taki po prostu mostek, na który wchodzi się, jest to punkt widokowy, widać rynek wrocławski z niego, także jest bardzo ładnie. I oprócz tego z nim wiąże się jakaś historia, ale jaka to możecie sobie wygooglować? I to jest chyba tutaj, nie? Bo nie pamiętam, tak, to jest chyba, tak mi się wydaje, że to jest jedna wieża i obok jest druga. I ten mostek jest pomiędzy nimi. Łączy te dwie wieże. I na to trzeba wyjść schodami. I na górze tak wieje, że a nam już jest zimno. Ale się rozgrzejemy. Więc idziemy. Dzień dobry. Poprosimy dwa bilety ulgowe. Bilet ulgowy. My akurat miałyśmy ulgowy z racji, że mamy legitymację studencką. 7 zł tylko. Także super. I jest oferta od 10 do 18. Ej, w ogóle co tu za efekty zrobili? Właśnie nie było tego. Tego nie było. Nie było, nie Kiedyś było. Kiedyś tego nie. Absolutnie a nie skąd? Było. A skąd? To jest dopiero teraz. To jest dopiero teraz. To jest na... Wie pani co? To jest teraz na czasie. To jest w modzie. Nagrałam ten tutaj, więc nie mam. I'm too sexy for this world. Jesus. To jest setny schodek? Tak. Yeah. Jak reakcja? Yeah. Tutaj na bełce przerwa. Ty nie wiedziałaś, że jedna z Martyny? Tak.
No. Tekla i Martynka. To ja. Jesteś ty. Patrz. O. Stawaj tam. Z Martynką, to jest wiedźma, bo jesteś taką trochę wiedźmą. Aha, czyli to jest ty, ja, ty jesteś ty. Mhm. Okej. Okej, moi drodzy, a więc znalazłyśmy, że nazwa tego mostku pochodzi od jednej z legend, według której po zmroku na mostku miały się pojawiać pokutujące dusze zmarłych w mieście podróżnych, a w innej pedagogicznej wersji dusze próżnych dziewcząt, które spędziły życie na zabawach i kokietowaniu adoratorów, zamiast na wychowaniu dzieci i prowadzenia domu. Zdesperowane matki lekkomyślnych córek przeprowadzały je w nocy pod wieżę tego kościoła i wrocławianie byli przekonani, że po ujrzeniu wijących się sylwetek pokutujących dziewcząt łatwiej będzie się pogodzić z szarzyzną codziennego życia. Taka tak brzmi ta historia. Tyle. Lecimy. Następne miejsce. Gdzie idziemy? Teraz kolejna atrakcja. To idziemy do sklepu z pamiątkami. Ale dlaczego? To jeszcze się nie dowiecie. Dowiecie się, jak już kupimy to, co musimy kupić. No, a najlepsze jest to, że tych sklepów tutaj z pamiątkami na rynku we Wrocławiu jest bardzo dużo, także można znaleźć dużo różnych ciekawych, naprawdę one są bardzo pougrywane, bo one są w jakichś takich starych kamienicach, ale jest ich naprawdę pełno i co tam kupimy, to zaraz się dowiecie. Jak będziemy. Kupimy. Jak kupimy. Tak. Mapa Krasnali. Mapę Krasnali. Okej, okay, to taką jedną. I tutaj dyszka. Nie trzeba paragonu. Mamy, proszę bardzo, wrocławskie krasnale. We Wrocławiu jest 212 krasnali. No właśnie, bo jeśli chodzi o Wrocław, to tutaj na przykład, no, Poznań ma na przykład swoje koziołki, a my mamy swoje krasnale i one są naprawdę w przeróżnych miejscach. Normalnie jak się przechodzi przez rynek wrocławski albo gdzieś przez Wrocław, to się ich nie widzi, ale jak już się wie, gdzie one są albo gdzie ich szukać, to jest ich naprawdę pełno, po prostu praktycznie na każdym rogu, a czasem nawet kilka razy na rogu. I już wam pokazujemy, jak ta mapa wygląda. Kupujecie taką mapę, ona kosztuje 12 zł w sklepie z pamiątkami i macie tutaj wypisanego każdego krasnala i gdzie można go znaleźć. Tu mamy numerki i tutaj jest. Te numerki są naniesione na mapę. Dokładnie tak. Także zarąbista opcja. To jest bardzo popularne, bardzo dużo osób chodzi i szuka tych krasnali na przykład w wakacje, kiedy jest ciepło i można sobie pozwiedzać Wrocław. Także my idziemy teraz szukać kilku krasnali. Weźmy tam. Tak jest. I zobaczymy. Idziemy. Proszę bardzo, trzy krasnoludki, dosłownie 5 metrów dalej. Jesteśmy dalej pod ratuszem i mamy tutaj krasnoludki. Jeden nie słyszy, drugi nie widzi, a trzeci nie chodzi. Jak one się nazywają? Proszę mi powiedzieć. Szukam. Jest ślepak, jest głuchak i jest... Tak? Whiskers. Idziemy szukać dalej, bo ich tu jest naprawdę mega dużo. Trzeba się sobie odhaczać. To prawda, no. No i trzeba się bardzo rozglądać. Moich jest tu jednak 212, więc... No. One nie są tylko na rynku, kolejne. Ale no naprawdę są wszędzie, po prostu przejdziemy się chyba rynkiem dookoła, zobaczymy gdzie są i wtedy już skończymy. Kolejny. O, faktycznie. Proszę bardzo, tutaj mamy na hydrancie. Moi drodzy, jedna z wrocławskich zagadek to jest to, że na tym budynku jedno z okien jest namalowanych. Teraz akurat światło pada tak, że mega dobrze widać to, które jest namalowane i jest to okno. Ale jak niekiedy pada tak słońce, że totalnie nie da się tego zauważyć. Ale dzisiaj akurat jest tak, że odbija się światło i widać dobrze, które jest. Moi drodzy, kolejny krasnal, zaraz obok fontan. Nazywa się Życzliwek i trzyma kwiatka. Moi drodzy, ulica Więzienna, bo obstawiam, że właśnie tam znajduje się krasnolud, który się nazywa Więziennik. On w jakimś takim oknie siedzi tak za kratami. Tak mi się wydaje, że to było tutaj. Proszę bardzo. Kolejny. On jest chyba jakiś nowy, wiesz, stara. Może go nie być na mapie, no. Trzyma lupę i ogląda monety. No, siedzi zamknięty. Znalazłyśmy, udało się. Widzisz, to nie jest takie trudne. Trzeba mieć oczy dookoła głowy otwarte. Trzy. Kolejne krasnale. Siedzą w kasie. Hipuś? Hipuś. Pinek i bankomatnik. Moi drodzy,
pod Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu jest górnik, który kopie. Krasnolud, pierożnik. On ma pieroga. Aha. No. Nie no, nie będziemy oczywiście wszystkich. Tak, ale no ogólnie fajna zabawa, nie? Jakby może trochę było cieplej i jakbyśmy nie były już aż tak bardzo zmęczone, bo ja na przykład jestem już trochę zmęczona i jestem trochę też głodna. Dlatego nas, no można sobie ogólnie pozwiedzać, można sobie zrobić cały tour po Wrocławiu i tak właśnie zwiedzać, bo to jest też fajna forma zwiedzania Wrocławia. No. Że wiecie, tutaj na przykład, dowiedziałam się właśnie, gdzie jest Urząd Górniczy, chociaż nigdy o tym nie wiedziałam i przy okazji wiem, że obok jest Krasnal, także to jest naprawdę spoko opcja właśnie formy zwiedzania Wrocławia. Proszę bardzo, przyglądam się. Mam na imię Janinek, a moją urodę dba biokosmetyka. No właśnie, bo to jest teraz ciekawostka. Marcynie to już przed chwilą powiedziałam, ale wam jeszcze nie powiedziałam, że takie krasnale można sobie ogólnie wykupić, jeżeli jakaś firma właśnie jest, można sobie wykupić, to prawda, to są jakieś chyba kolosalne ceny, można też takiego krasnala może na przykład miasto po prostu jakby dać jakiejś firmie. O, to jest właśnie ten pierożnik. Przeczepiony. No, ale tak wygląda, bo tutaj jest District Saigon. To jest naprawdę, naprawdę akurat fajne, że jak są właśnie takie dwa krasnale, one coś robią? Coś kombinują, to jest takie, że każdy tutaj nie jest bez przyczyny położony. No właśnie, dokładnie, że tutaj to trzyma węgiel, czy tam jakiś kamień, bo jest górnikiem. Tak, i obok jest właśnie Urząd Górniczy. Każdy ma jakąś swoją historię i tutaj na przykład to jest akurat ulica, gdzie jest naprawdę dużo lodziarni, no i tutaj podają sobie jakieś ciastka, tutaj ten ma loda, także fajnie, fajnie to wygląda. Jesteśmy aktualnie głodne, zrobiłyśmy już wszystkie póki co atrakcje na teraz, co miałyśmy zaplanowane. Teraz czekamy, aż się ściemni i dlatego stwierdziłyśmy, że idziemy teraz zjeść. I oczywiście mogłybyśmy pójść do jakiegoś fajnego miejsca, takiego instagramowego, na przykład jak Mr. Pancake i Pizza Boys, ale stwierdziłyśmy, że idziemy do jednej z takich knajpek, które bardzo lubimy. Jest to kuchnia gruzińska na takie pierożki gruzińskie. One je też się w fajny sposób je. To są po prostu takie pierożki, w których jest mięso i rosół. No i zabierzemy was ze sobą, bo będzie dobre jedzenie. Tak. Jesteśmy do obżarte do ostatniego ziarenka. Po prostu jak jeszcze coś w siebie wytkniemy, to wszystko wyleci. Dlatego idziemy się jeszcze przejść na spacerek Neony. I idziemy, tak, dokładnie w ostatnie miejsce, czyli na wrocławską galerię neonów. Tak to się dokładnie nazywa, ale wszyscy wiedzą, że to są po prostu wrocławskie neony. Piękne miejsce na ulicy Ruskiej. Naprawdę jest to klimat i wygląda to no po prostu jak nie w Polsce gdzieś. Naprawdę jest tam przepięknie, a zwłaszcza po ciemku. Akurat się ściemnia. No, więc idealny moment na to. Ej, ale jak to? Czemu one są wyłączone? A może trzeba coś zapytać? No czemu są wyłączone? Piękne. Fajna sprawa. Ale czekamy, bo może zaraz się odpalą. Okej, moi drodzy, ogólnie zaliczyliśmy faila, ponieważ dowiedzieliśmy się właśnie, że jeśli chodzi o neony, to ta ściana odpala się o 19, a te o 19.05, a jest właśnie godzina 18.20 i troszkę nie chce nam się czekać, bo jest dość zimno, chłodno, no. I po prostu wrzucę wam zdjęcie albo jakieś filmiki, które znajdą się w galerii albo w internecie, żebyście zobaczyli, jak to pięknie wygląda, ale jest to Ruska chyba 47, więc polecam odwiedzić, jak będziecie w Wrocławiu, bo jest to naprawdę top miejsce. Jest tutaj przepięknie. No ale teraz jakiegoś super klimatu nie ma. No a my wracamy już do domku, nie? Bo już jesteśmy zmęczone. Najedzone, zmęczone, ale spełnione. Tutaj ogólnie na całej tej ulicy jest też dużo różnych barów i w ogóle tutaj mamy też klub Hach. Właśnie idziemy do tego klubu. Jest, ale jest ogólnie to bardzo fajny klub, ogólnie zawsze super muzyka leci. Także zapraszamy, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli ochotę wpaść, to... To tak, polecamy. To już tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało i czy chcecie więcej tego typu odcinków na moim kanale. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał oraz żeby wpadać na mojego Instagrama. A ja już się z wami żegnam i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!